się da to przynieść. Nie, nie jest wygodniej jak ja stoję na dyku poprzedniego. Muszę wszystkich widzieć. O. Mnie się wydaje, że dzisiejsza ta dyskusja jest pełna takich troszkę szarpania między sobą, ale ja chyba jedna tutaj z tych siedzących osób mogę powiedzieć, co się naprawdę działo na zajęciach w Domu Kultury. Mogę powiedzieć jedno. Na koncertach orkiestry też, pani Basia? Że... A, no właśnie, zapomniałam jeszcze o tych. Także wszystkie właściwie te kółka zobaczyłam nie z racji, że ja chciałam je kontrolować. Nie. Po prostu ja jestem starym nauczycielem z 40-letnim stażem pracy i każda rzecz kulturalna, która się dzieje na terenie gminy, po prostu mnie interesuje. I tak, powiem od początku, że u pana Mieszka Majby, mimo że to był dawny utyp, było tych dziewcząt kilka, robili przepiękne zdjęcia, pozy różne, czyli i mieliśmy nawet współpracować ze sobą, żeby niektóre z tych dziewczynek umieścić na portretach. Wszystko się rozmyło. W pewnej chwili pana Mieszka nie ma i automatycznie mojej pracy też już dalej nie ma. Teraz kółko teatralne. Oczywiście ja na tych zajęciach nie widziałam tam nikogo, prócz instruktora i dzieci. To samo było u pani Sroki. Godzina, przypuśćmy, nie powiem teraz dokładnie, za 15:02 czy za 15:03 pani Sroka, śnieg, deszcz, idzie do szkoły, żeby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, zbiera grupę tych dzieci, prowadzi do Domu Kultury i tu odbywają się zajęcia. Na tych zajęciach parę razy byłam, ale z racji tej, że czekałam na jury konkursowe u pani Jastrzębskiej. Dzieci były uczone modulacji głosu, dykcji. Nam się na przykład starszym ludziom podoba, że jeżeli mamu wyjdzie na scenę i nie ma któregoś ząbka i lekko sepleni, to jest urok cały dziecka. No i na tych zajęciach było tych dzieci sporo, potrafiły wydobywać głos, modulować zdania, modulować same role przedstawienia. Teraz widziałam zadowolenie wśród tych dzieci i pełna radość z tego, że mogły coś robić, wystąpić przed publicznością. Byłam również na tych zajęciach u pani Jastrzębskiej, gdzie mnie zaproszono w ramach programu. Natalia, jak to się nazywa? To był razem z Basią, robiliśmy projekt Teatr i Rękodzieło. I tak. Pani Basia była gościem podczas tego projektu i opowiadała o swojej twórczości. O swojej twórczości, ale nie tylko, bo później ta opowieść przerodziła się w bardzo piękną i rzeczową rozmowę na temat przyjaźni. Zapomnieliście, mówiliśmy o naszych domach, między innymi padło takie pytanie o tym, jak przyjaciela nie znajdziesz tylko w internecie, ale potrzebny jest przyjaciel, którego się dotknie, z którym się porozmawia i tak dalej, i tak dalej. Potem jeszcze bardzo mnie przyjemnie zaskoczyła sprawa, kiedy do Domu Kultury przyjechali ludzie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i na tym spotkaniu, co było i jak było, nie wiem, ja byłam w bibliotece, zaszłam na dół, byłam zaciekawiona, że tu starsi ludzie są, usiadłam w kąciku i słuchałam.
przepięknych opowieści pana Paganowicza i pana Lepy. Jak oni są zachwyceni ustrojem, ile oni serca wkładają w to, żeby to nasza malutka miejscowość była dla wszystkich ojczyzną, nie tylko dla wybranych osób. No i później po tych zajęciach poprosiłam tego pana, który prowadził tą grupę, żeby złożył odpowiednie podziękowanie, bo się zachwycony był tym wszystkim, na ręce pana wójta, że Ustronie ma tak swoje działanie. Poza tym mnie jest trudno tak w tej chwili, tym bardziej, że jestem zdenerwowana i ten głos nie bardzo wychodzi, powiedzieć, ale najważniejsze w tym wszystkim to jest, żeby kontrolować, to znaczy nie pod presją kontroli czy jakieś, tylko niech radni zajrzą do tego Domu Kultury, niech zobaczą, co się dzieje. Ja nie jestem członkiem rady, bo to nie sztuka jest przyjść na ogólną, oficjalną imprezę i koniec. Trzeba troszeczkę chcieć. Codzienność. Codzienność. I wtedy będziecie mieli jasny obraz, kto pracuje, co pracuje, jak pracuje. I to wszystko. No, dziękuję. Proszę. Pan Stefan. Jedyna osoba, która wie, co się dzieje. Widzi pan, panie dyrektorze, czy panu potrzebny jest w tym momencie dokument mówiący o tym, o strategii? Czy panu potrzebny jest właśnie, czy panu potrzebne są bardziej opinie na co dzień, teraz? Opinie właśnie takich ludzi jak pani Basia, jak pan Eugeniusz, jak pan Bogdanowicz, jak tutaj, czy te osoby, które się tutaj pojawiły, a jeszcze jest takich właśnie ludzi, jest tutaj cała masa. Takich ludzi, którzy spontanicznie przyjdą do pana, jeżeli pan ich przyciągnie. Bo to spotkanie, które dzisiaj się odbywa, proszę państwa, to myśmy w sumie po to zrobili, żeby panu to wyjaśnić, żeby pana przekonać do siebie, bo pan jest obcy na cały czas. Moje takie jest zdanie. Pan jest obcy w tym środowisku. Pan jest obcy w tym środowisku, a takie osoby jak właśnie te, co wymienione, a jeszcze na następnych 10-15 co najmniej wymienię panu, jeżeli pan się spotka z nimi raz w miesiącu na kawie, kawa pana nie będzie dużo kosztować. To pan będzie wiedział 100 razy więcej od tej całej opracowanej strategii przez pana i tych badań, które pan zrobi i tych kursów, które jeszcze pan nigdy nie zrobi, bo pan albo pieniędzy zabraknie, albo chęci, albo czasu panu zabraknie. Ja mówię to z serca. Ja tak samo jestem chętny do pomocy, bo lubię ten świat. Bo gram w tej orkiestrze nie po to, żeby zmitrężyć czas, tylko bo lubię tam przebywać. Bo lubię przebywać z tymi ludźmi. Przyjemność dawać innym też przebywać. I przy okazji jeszcze jak ktoś powie, że pięknie to wyszło, że pięknie koncert się udał, to mi aż serce rośnie. Lubię to. Pan powinien też tak samo działać. A pan tak nie robi. Kiedy pan był, powiem tylko na małych przykładach, bo inni powiedzą następne. Kiedy pan był i porozmawiał sobie z muzykami, z orkiestrą, pytam wprost, czy przez te 2 lata znalazł pan czas, żeby przyjść do nas na próbę, tak jak tutaj nawet pani Basia, jakie ma fajne spojrzenie, przebywając tylko z boku, tak przychodząc od czasu do czasu sobie na każdą do tych grup. Czy pan ma takie same? Kiedy pan był w orkiestrze i zna problemy orkiestry, zna tych ludzi w ogóle, wie kto tam jest, kto tam z koncertu przyjeżdża, jakie ma problemy, że własne pieniądze poświęca na to, żeby i czas, mówię o dorosłych, już nie mówię o dzieciakach. Czy pan kiedykolwiek będąc w szkole zaagitował do pracy w orkiestrze, czy do innych grup, czy pan będąc w ogóle na spotkaniach
zareprezentował to środowisko kulturalne, ustrońskie. Ja nie pamiętam, powiem uczciwie i to panu powiedzą wszyscy pozostali, bo ja tylko słucham. Jestem skromnym radnym i tylko słucham tego i mnie szlak trafia, jak pan tego nie może zrozumieć. Dlaczego tak? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie możemy sobie normalnie porozmawiać uczciwie o grupach teatralnych, tylko od razu była pieniądze, czyli główny, podstawowy warunek to było nie, bo nie, bo pieniądze. Nieprawda, panie dyrektorze, nieprawda. Wie pan dobrze, że to były inne zupełnie powody tego i my też wiemy, to znaczy ja wiem. Więc my między sobą wiemy. Czemu pan nie mówi tego wprost? Te właśnie niedomówienia, te takie właśnie upieranie się nawzajem jeden przeciwko drugiemu, szukanie polityki w tym, to nie jest polityka. Naprawdę mówię panu szczerze, to, że my się tu teraz spotykamy, że ja tak na pana namierzam cały czas już od jakiegoś czasu, to nie jest żadna polityka. Mówię panu szczerze. Ja nie jestem panu przeciwny. Ja wręcz goniłbym za tym, co by pan wymyślił najlepszego i pójdę w ciemno, jeżeli pan pociągnie za sobą mnie i wielu innych ludzi. Ale pan tego nie robi. Wie pan co? Powiem już teraz, bo pewnie już dłużej nie tego, ale pan nie lubi ludzi. Takie mamy wrażenie. Pan nie lubi ludzi, którzy mają inne zdanie od pana, niż pan. To jest głównym powodem pańskim. Nie wiem dlaczego, ale takie jest wrażenie i to nie jest moje wrażenie. Pan nie lubi ludzi, bo jakby pan lubił ludzi, kochał ludzi, to by pan nie wymyślił takiego, kurna, nie wiem jak można przedstawić taki dokument, kodeks etyczny. Proszę pana, no. Czytałem ten kodeks i śmiałem się w twarz, kurczę. Z części jego zapisów naprawdę może pan być dumny. Ale chyba w tej złym znaczeniu. Jak można robić z pracowników do takich idiotów, takich debili, którzy nie wiedzą, jak mają postępować. Proszę zapisać tam takie rzeczy, które każdego przekonają, które będą wprost do człowieka przemawiały. A nadrzędną rzeczą jest, proszę sam dać przykład. A pan nie daje tego przykładu. Mówię szczerze, ten kodeks etyczny należy się panu. Proszę go przeczytać 3 razy i zastosować w swoim działaniu. To wtedy ominą pana takie rzeczy jak i ominą innych ludzi przede wszystkim, jeżeli pan się zastosuje, ominą innych ludzi, którzy przyjdą jako kadenci do pana. Bo przykrości wiele pan ludziom robi swoim postępowaniem. Przykrość pan robi. Naprawdę mówię otwarcie. Nie będę tutaj. Ostatnim przykładem, gdy wrócę, wystarczyłoby tylko te pisma przeczytać, które i pan niedawno dostał, ja wiem o nich. No. Nie będziemy dzisiaj czytać, ale pan powinien to wziąć pod uwagę, bo to nie jest, ktoś się nie uparł znowu jako na pana. Nie, nie uparł się. Nie uparł się na go. Nie uparł się. Bo jaki ma w tym cel?